Na problem zwrócili uwagę łódzcy rowerzyści społecznicy z Fundacji Fenomen. Ich zdaniem w mieście o zmroku robi się bardzo niebezpiecznie, bo oświetlenie ulic uruchamia się zbyt późno. Po zachodzie słońca, zwłaszcza w dni, kiedy jest większe zachmurzenie, kiedy są chmury, kiedy były deszcze, przez kilka, nawet kilkanaście minut jest po prostu za ciemno. Czyli nie ma już słońca, a latarnie jeszcze się nie palą. Jeszcze wczoraj wiceprezydent Radosław Stępień, reagując na wywołany problem, zapowiedział podjęcie działań w celu zbadania sprawy. Ten audyt obejmuje dwie rzeczy. Obejmuje zakres pokrycia oświetleniem ulic w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, węzłów komunikacyjnych, przejść dla pieszych, tych miejsc związanych na przykład ze szkołami. Dzisiaj do Zarządu Dróg i Transportu wpłynęło polecenie prezydenta, aby podległe mu służby sprawdziły, czy istotnie na miejskich ulicach po zmroku panują ciemności. Zarząd Dróg i Transportu dokona audytu funkcjonowania oświetlenia w mieście z uwzględnieniem załączania i wyłączania oświetlenia. Oczywiście pomiary będą wykonane w terenie. Jak się dowiedzieliśmy, problem ze zbyt późno zapalającymi się latarniami nie dotyczy całego miasta, a jedynie kilku osiedli, na przykład Redkini.